co było, co jest i co będzie. Wróżba z kart Tarota, kochani. Z trzech kart Tarota, czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Witam Was serdecznie na moim kanale. I kochani, obejrzyjcie sobie całą tą wróżbę, ponieważ jest to jedna wróżba bez wyboru. Czyli filmik cały proszę obejrzeć i napiszcie mi w komentarzach, czy ta wróżba z Wami, kochani, rezonuje. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I o la 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 la, co było, co jest, co będzie. I jeszcze karta tutaj mi wypadła jedna, to wezmę ją na spód. 10 mieczy, wow. 10 mieczy, to już od razu zaczynam, jeśli mi tak wypadły karty od razu. Dziesiątka mieczy mówi o obciążeniu, depresji, o negatywnym podejściu do sprawy. Dziesiątka mieczy to coś, co Was przygniata. Nie możecie się wręcz podnieść z tego bólu. Coś, co się może wydarzyło, co Was dobiło. Coś, co dobiegło końca. Nie widzicie jakby nowego horyzontu, tylko załamanie po prostu tutaj się pokazuje. Przygnębienie. Takie przygnębienie, że wręcz zwala z nóg, tak? Że wręcz po prostu nie możecie się podnieść do działania. Więc tak mi się tu pokazuje jako temat w przełożeniu. Zobaczymy teraz bardzo dokładnie, co jest. Co było? Rycerz mieczy. Rycerz mieczy to jakaś osoba, awanturnik. Osoba w średnim wieku, która jest bardzo taka w takim nastroju jakby energii awanturniczej, wybuchowej, agresywnej wręcz, która walczy ciągle o coś, która jest niespokojna, która powoduje dużo zamieszania, dużo kłótni właśnie. Czyli ktoś taki być może albo był w Waszym życiu, albo były takie energie kłótliwe, jakieś problematyczne, które nie dawały Wam spokoju. Czas jakiś taki turbulentny, powiedzmy, się tutaj pokazuje. No ale to było, tak? Czyli przechodzi to do przeszłości. Co jest w tej chwili? Mak. Mak, kochani, to jest teraz potrzeba lub taka wskazówka, by wykazać się wszystkimi kwalifikacjami, talentami, możliwościami, wszystkimi Waszymi zaletami się wykazać, by po prostu zdobyć coś nowego, tak? By zadziałać na nowo, by otworzyła się jakaś nowa szansa. Również ta karta mówi, że w teraźniejszości powinniście używać lub stosować dużo afirmacji, medytacji, przyciągania, dużo jakby takiej magicznej energii, by zmienić swoją rzeczywistość, by zmienić swoje życie, by wykorzystać wszystkie swoje możliwości, by coś nowego, jakaś nowa faza w Waszym życiu się obudziła, ruszyła do przodu. Także tutaj, kochani, też rytuały jakieś, tak, magiczne, energetyczne, różne wizualizacje i tak dalej są ważne, by zmienić Waszą rzeczywistość. Również Wasze możliwości, talenty. Oczywiście mag mówi również o tym, że możecie współpracować z jakąś osobą spirytualną, także wróżką, czy jakimś coachem, czy ktoś, kto Wam poradzi, tak? Ponieważ ta osoba może Was tutaj wspierać lub Wam pokazać jakiś kierunek drogi właściwej lub dać jakiś ważny impuls, byście mogli zacząć coś nowego, lepszego. Także taka też może być tutaj oczywiście wskazówka. Paś buław jako przyszłość, kochani. Paś buław, tak? To jest osoba niedoświadczona, jakby właśnie, nie wiem, zmieniacie coś, zaczynacie nową fazę i potrzebujecie jeszcze doświadczenia. Paś buław to osoba młoda, niedoświadczona, chce podjąć działania, ale jeszcze się przygląda, boi, niedojrzała, ale
być może niedoświadczona jeszcze w tym nowym, ale osoba pełna celów, tak? Buławy to oczywiście szybkie energie, które zachęcają do szybkiego, konkretnego, odważnego działania, nowych początków. Paść mówi też o nowym początku, o nowych możliwościach i o celach, które macie sobie założyć i do nich odważnie dążyć, tak? Buławy to oczywiście odważne energie, które mają Was skłonić do działania, do akcji, do odwagi, to jest motywacja również, tak? Która mówi, że macie wykorzystać po prostu wszystkie swoje możliwości w dążeniu do własnych celów, do nowo może założonych jakichś celów, pomysłów, projektów. Także kochani, co było? Były jakieś tu problemy, frustracje, nie wiem, awantury, jakaś osoba być może kłótliwa, czy jakieś kłótnie, sprzeczki. Mag, kreujcie nową rzeczywistość, wykorzystajcie do tego swoje wszystkie możliwości i talenty. No i paść buław, coś nowego się otworzy, ale pamiętajcie, aktywnie, odważnie dążcie do swoich celów. Dziękuję serdecznie, napiszcie mi, kochani, w komentarzach, czy z Wami ta wróżba rezonuje. Pozdrawiam, zostawcie mi jakiś like, zaznaczcie swoją obecność na kanale, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Również zapraszam Was na wróżby indywidualne, napiszcie do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy oczywiście znajdziecie w komentarzach, w moim wideo wyświetlam na moim kanale, także zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.